Witam serdecznie Państwa. Co się dzieje w Polsce? A w Polsce dzieje się bardzo dużo. Mam kilka fajnych, bardzo miłych informacji dla wielu Państwa, którzy chcieliby kupić taniej nieruchomość w Polsce, a dokładnie nad polskim Bałtykiem, aniżeli pokazywałem w ostatnim filmie. Szanowni Państwo, zapraszam na update, na bardzo ważne informacje na temat rynku nieruchomości, na temat rynku nieruchomości nad polskim morzem. Ale zanim przejdę dalej, bardzo proszę o klikanie łapeczki w górę, merytoryczne komentarze. Bardzo proszę o subskrybowanie, bardzo proszę o klikanie w dzwoneczek notyfikacyjny, bo jeżeli ktoś zasubskrybował, ale nie kliknął dzwoneczek notyfikacyjny, to musi o tym wiedzieć, że nie będzie otrzymywał powiadomień od YouTube'a, a jeżeli kliknie na dzwoneczek notyfikacyjny, to będzie otrzymywać powiadomienia od YouTube'a. Szanowni Państwo, w takim razie bardzo dziękuję i zapraszam także oczywiście do rozpowszechniania tego filmu na swoich social mediach, na swoich komunikatorach, wysyłać w SMS-ach, w mailach, pokazywać w szkołach, nauczyciele mogą pokazywać z tego linku na YouTube swoim uczniom te filmy, wykładowcy swoim studentom, studenci swoim wykładowcom. Bardzo proszę, dziękuję serdecznie i przechodzę, szanowni Państwo, dalej do fajnych z jednej strony, może dla niektórych, informacji, ale także oczywiście dorzucę bardzo dużo goryczy, choć ta gorycz to także może być słodycz, w zależności od której strony patrzymy. Przede wszystkim zrobiłem film pokazujący ostatnio, szanowni Państwo, jak przecenione są skrajnie, że właściwie nie ma dostępu do normalnych nieruchomości na Zaspie, na Przymorzu, w Gdańsku, że te ceny nieruchomości 90-100 metrowych mieszkań, przede wszystkim ich nie ma w danym momencie, a jak są, to są wystawione na przykład za 400 tysięcy dolarów. 400 tysięcy dolarów. Ceny tych nieruchomości są wystawione za 400 tysięcy dolarów, 90-metrowych na Przymorzu, w Oliwie, prawda, w wielu tych miejscach. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Są tańsze, ale tańsze są na przykład w rozpadających się blokach, które na przykład za 30 lat mogą mieć pewien rodzaj problemu, aby je sprzedać, ponieważ mogą być nierekredytowalne. Bo mało ludzi sobie zdaje z tego sprawę, że dzisiejsze szare bloki oczywiście są kredytowalne, banki dają na nie kredyty i tak dalej, no ale nie rozumiemy tego, że na świecie jest tak, że na co niektóre nieruchomości banki po prostu kredytów nie dają. Tak więc jeżeli dzisiaj sobie kupisz nieruchomość w szarym bloku i ta nieruchomość, przecież bierzesz kredyt na 30 lat i masz dzisiaj na przykład 30 lat i bierzesz kredyt na 30 lat i za 30 lat będziesz chcieć sprzedać to mieszkanie, będziesz chcieć sprzedać to mieszkanie, to może być problem ze względu na to, że no, w większości mieszkania są kupowane na kredyt. Wiemy, że dzisiaj jeszcze ten odsetek nie jest aż tak wielki jak na zachodzie w Polsce, no ale będzie, prawda? Prawdopodobnie. No może nie być, no ale może raczej być, prawda? Tak więc nie wiemy, co się zdarzy przez 30 lat, jeszcze wiele rzeczy się może zdarzyć, ale wiemy jedno, że jeżeli kupujemy dzisiaj mieszkanie w bloku, na przykład na takiej gdańskiej Zaspie za 100-metrowe, czy tam 80-metrowe za 1,5 miliona złotych, czy za 2 miliony złotych i jest to szary blok, to trzeba zrozumieć, że za 30 lat to mieszkanie może nie być sprzedawalne. Może nie być sprzedawalne, więc ewentualnie to sobie sprzedaż to w jakiś taki sposób, nie wiem, deweloperowi, który ewentualnie wybuduje na miejscu tego szarego bloku jakiś nowy blok. No ale nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało, więc wiemy, że ceny nieruchomości są szokujące. Na przykład na Gdańskiej Zaspie, przy morzu, no to jest 400 tysięcy dolarów, 500 tysięcy dolarów. Są tańsze oczywiście, ale właśnie w szarych blokach, jednak i w szarych blokach są bardzo drogie. Tak więc dla mnie to nie jest żadna inwestycja. W 1,5 miliona złotych, 400 tysięcy dolarów właściwie prawie wydać, czy 370 tysięcy dolarów wydać na coś, czego możesz nie sprzedać za 20 czy 30 lat, bo taka może być tego konsekwencja. Tak może być, oczywiście, może tak nie być, no ale może tak być, szanowni Państwo, bo tak jak powiedziałem, są nieruchomości i włączamy w nie szare bloki bardzo często, że po prostu
banki nie dają na to kredytów. W Polsce banki same w sobie nie są złe. Ja to ciągle mówię, bank sam w sobie nie jest zły, deweloper sam w sobie nie jest zły. Co jest złego w tym, że ktoś buduje mieszkania, co jest w tym coś złego, że ktoś coś trzyma pieniądze w banku, prawda, że ty sobie możesz trzymać, no ale jeżeli deweloper jest patologiczny, czy bank jest patologiczny, no to jest wtedy zły. No, bank sam w sobie nie jest zły, szanowni państwo, deweloper sam w sobie nie jest zły, ale jeżeli jest zły, no to jest zły, prawda? No i mamy taką sytuację, w której banki po prostu nie udzielają kredytów na nieruchomości w szarej płycie w wielu krajach świata, a banki w Polsce udzielają na wszystko, bez sprawdzeń, bez sprawdzenia powodziowego takiego różnego, znaczy już to też się dzieje, prawda? Ale generalnie w Polsce jest tak, że znaczna część kredytów w ogóle nie powinna zostać udzielona na taką sumę, lub w ogóle nie powinna być udzielona na taki i taki dom, czy takie i takie mieszkanie ze względu na jakieś tam problemy prawno-konstrukcyjne, czy takie, czy owakie. No, taka jest rzeczywistość, tylko że polski rynek nieruchomości kredytowy, no, jest dziki. I tyle, prawda? Jest dziki, bardzo często, bo zwyczajnie bezprawny. Patrząc z perspektywy wielu innych narodów. Ale przejdźmy do konkretów, prawda? Bo pokazałem, szanowni państwo, pokazałem w ostatnim filmie, zrobiłem taki, popełniłem film, nie wiem, tam 80 minut ma, pokazując, że no, kupno nieruchomości na Gdańskiej Zaspie, czy na Gdańskim Przymorzu za 1,5 miliona złotych na kredyt z ogrzaniem tej nieruchomości przez 35 lat, czy nawet 50 lat, bo przecież jeżeli mamy 25 lat, no to raczej kupujemy sobie, dużo ludzi kupuje z myślą, że będzie mieszkać, no to jeżeli będziesz mieszkać przez 50 lat w takiej nieruchomości, na przykład do 75 roku życia, no to jest 50 lat, 30 lat spłaty kredytu, albo 35 lat spłaty kredytu, albo 25 lat spłaty kredytu, ale przez następne 25 lat musisz tą nieruchomość przecież oświetlać, ogrzewać, naprawiać, płacić za nie podatki, ubezpieczenia i tak dalej, tak? Więc doszliśmy do tego, proszę sobie wejść w ten długi film, to jest film, który ma godzinę i 11 minut, tam 70 parę minut ma, no i tłumaczę tam takie zawiłości, których my jako naród, jako społeczeństwo nie rozumiemy, bo po to tu jestem, szanowni państwo, że po to tu jestem, aby tłumaczyć te zawiłości i to niezrozumienie rynku finansowo-ekonomicznego, gospodarczego w Polsce, bo taka jest rzeczywistość, że większość ludzi w ogóle tego nie rozumie. Jakaś część może by rozumiała, no jest bardzo mała część, która w ogóle to cokolwiek rozumie w Polsce, bo gdybyśmy rozumieli, to byśmy się nie dawali robić tak w bambuko i byśmy przez to nie byli takimi biedakami. Nawet Polacy w danym momencie są w stanie sobie dać wpoić poprzez media głównego nurtu, że mamy bardzo dobry stan gospodarki. Proszę sobie to wyobrazić. No ale to już jest droga. A ja powiem, dlaczego nie jest to dobry stan gospodarki. Przede wszystkim nie mamy dobrego stanu gospodarki, nie mamy żadnego cudu gospodarczego. To jest wszystko kłamstwo. Nie mamy cudu gospodarczego, szanowni państwo. Milion Polaków, czy tam 2 miliony Polaków wyjechało do Niemiec, czy tam nawet 3, biorąc pod uwagę 30 lat. Następny milion wyjechało do Wielkiej Brytanii, następny milion razem wziętych do Holandii, Belgii, Irlandii i Skandynawii, prawda? Następny milion znajdziesz w Szwajcarii, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Francji, prawda? Nie wiem, Australii. Taka jest rzeczywistość, że nie jest, mamy bardzo złą sytuację przecież w Polsce, mamy największą inflację, najwyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych, bardzo słabą walutę. No, sytuacja, można powiedzieć, jest wręcz i kraj przeludniony jest wręcz, gospodarcza jest bardzo zła. No, ale to już pozostawiam na boku. Chciałbym przejść do tego rynku nieruchomości i pokazać, że są miejsca, gdzie można kupić nie za 1,5 miliona złotych, tylko znacznie taniej, w fajnym miejscu i gdzieś tam przy plaży. I to jest na przykład, i zaraz to porównamy do miejsca, które będzie Państwa szokować. No proszę zobaczyć, tutaj mamy na przykład, wiecie, Gdynię, prawda? No i w Gdyni już, widzicie, te mieszkania, widzicie, są po 729, Śródmieście Gdynia, 729 tysięcy, 729 tysięcy, 735 tysięcy, widzicie? W Gdyni. No a w Gdyni generalnie jest blisko, Gdynia jest fajnie położona, bo w Gdyni jest blisko do plaży i w Orłowie masz blisko do plaży i w Gdyni Centrum masz blisko do plaży i z tego Maksymiliana to generalnie jest blisko do plaży, bo Gdynia jest tak wzdłuż plaży, prawda? Bo Gdańsk jest daleko od plaży,
No nawet sama zaspa jest, wiecie, tam trzeba drałować 2 albo 3 km w zależności od tego, skąd idziemy, prawda? Przez ten las trzeba przejść, to nie jest wcale miłe, prawda? Przy morzu i zaspa, tak tam to wygląda. Na Żabiance mniej. No ale tak trzeba drałować, a z Gdynią jest inaczej. Nie mówię, że w każdej dzielnicy, no ale generalnie Gdynia jest właśnie fajna pod tym kątem. No i proszę zobaczyć, w Gdyni to już nie są nieruchomości za 1,5 miliona złotych, czy za 2 miliony złotych, czy za 3 miliony złotych, tylko są to nieruchomości po 750 tysięcy. Oczywiście. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!